W tym nagraniu zaczniemy cykl postów o inwestowaniu. W ramach kilku kolejnych filmów będziemy się przyglądali terminologii oraz wskaźnikom, które związane są z inwestowaniem. Będziemy rozważali, kiedy jest sens się do nich odnosić, a kiedy niekoniecznie, które, kiedy i jak warto wykorzystywać i spróbujemy wszystko to opakować w konkretne przykłady analizy spółek notowanych na giełdzie. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że te nagrania nie będą służyły do przekonania Was, żebyście kupili ten czy inny papier wartościowy, a raczej lepszemu zrozumieniu narzędzi, które możecie wykorzystać, żeby taką decyzję o zakupie podjąć. Chciałbym, żebyście byli w stanie krytycznie ocenić sugestie, które mogą pojawić się w mediach, czy które mogą być dostarczane Wam przez doradców, tak żebyście się mogli zdać na własny rozsądek i dokonywać właściwych wyborów. No właśnie, czasem zdarzają się sytuacje, pamiętam taką w przypadku jednego z większych debiutów giełdowych kilka lat temu, kiedy nagle w mediach wszyscy stawali się ekspertami od inwestycji giełdowych. Jedno zdanie kiedyś mnie szczególnie zaciekawiło, a dotyczyło ono ceny waloru. Problem polega na tym, że sama cena nie jest wskaźnikiem. Jej wysokość nie mówi nam w żaden sposób, czy to dobrze, czy źle, że jest ona wysoka bądź niska. I nie mówi ona, czy dana inwestycja rokuje pozytywnie, czy niekoniecznie na przyszłość. Powiedzmy, że ktoś Ci powiedział, że warto kupić akcje spółki A, bo kosztują tylko złotówkę. W tym zdaniu zawarta jest niewypowiedziana hipoteza, że jest to atrakcyjna cena w przeciwieństwie do innego waloru, który jest droższy. Zapiszmy sobie, że cena akcji spółki A wynosi złotówkę, a cena akcji spółki B 10 zł. Teraz zastanówmy się, dlaczego stwierdzenie, że spółka A jest lepsza od spółki B tylko na podstawie ceny nie ma za specjalnie sensu. Jak więc odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli coś kosztuje 1 zł, jest lepsze w stosunku do tego bądź gorsze, co kosztuje 10 zł? O ile porównujemy te same dobra, weźmy na przykład jabłka, to odpowiedź jest dość prosta, bo porównujemy te same instancje, ten sam produkt. Jeżeli jeden rodzaj jabłek kosztuje 1 zł za kilogram, a drugi 10 zł za kilogram, to wiemy, czy jesteśmy uprawnieni do stwierdzenia, że ten pierwszy jest zdecydowanie tańszy. I to jest lepszy wybór z ekonomicznego punktu widzenia. Problem polega na tym, że akcje nie są porównywalnymi dobrami. Należy je rozpatrywać w kontekście tego, co reprezentuje akcja. A jeżeli oglądałeś poprzednie filmy, to wiesz, że akcja stanowi reprezentację fragmentu aktywów danego przedsiębiorstwa. Akcja to tytuł własności do tego, co posiada dana spółka. Nie możemy bezpośrednio porównywać akcji ze sobą, ponieważ stanowią one reprezentację różnych dóbr. Spółki nie są takie same. Na przykład jedna produkuje buty, a inna produkuje maszyny. Jeszcze inna może produkować statki, a jeszcze inna może zajmować się usługami. Jak zatem porównać na podstawie tylko ceny akcji tak różne typy przedsiębiorstw? Zilustrujmy to na przykładzie. Narysuję uproszczony model bilansu dla spółki A. Załóżmy, że aktywa naszej spółki wynoszą 1 milion złotych. Aktywa, czyli wszystkie budynki, marki, gotówka itd., itd. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o bilansie i o czym będę zaraz mówił dalej, czyli o pasywach i zadłużeniu, polecam Wam swoje poprzednie filmy dotyczące struktury kapitałowej przedsiębiorstw. Ale wracając do naszego przykładu. Załóżmy, że nasza spółka ma aktywa o wartości 1 miliona złotych i żeby je sfinansować, nie zaciągnęła żadnego długu. Inaczej mówiąc, nie pożyczyła żadnych środków, żeby zakupić budynki, czy samochody, czy maszyny warte ten 1 milion złotych. Środki pozyskała jedynie od inwestorów, czyli współwłaścicieli tego przedsiębiorstwa. Czyli pasywa w całości składają się z kapitału własnego. Załóżmy teraz, że spółka B też ma aktywa w wysokości 1 miliona złotych. I również ten 1 milion złotych jest finansowany przez udziałowców, przez właścicieli, a nie przez dług. Czyli inaczej mówiąc, struktura kapitału jest dokładnie taka sama. Aktywa wyceniane są na tą samą kwotę. Jeżeli zatem nie mamy długów, żeby zebrać kapitał, który finansuje nasze aktywa, czyli na przykład, żeby zebrać gotówkę, żeby kupić budynki bądź maszyny, spółka emituje akcje i całość pasywów jest zatem odzwierciedlona jako
poszczególne akcje. Załóżmy, że spółka A wyemitowała 10 akcji. Czyli te pasywa podzielone jest na 10 udziałów, równych udziałów. Raz, dwa, trzy. Dziesięć. A zatem jaka wartość kapitału przypada na poszczególne akcje? Jeżeli pamiętacie z poprzednich filmów, to wartość księgowa udziału, czyli akcji, to kapitał własny podzielony przez ilość akcji. Czyli inaczej mówiąc, skoro wiemy, że nasz kapitał własny jest równy aktywom, czyli wynosi 1 milion złotych, to jeżeli podzielimy go przez 10 akcji, to wyjdzie nam z tego, że wartość księgowa akcji to 100 tysięcy złotych. Jest to trochę mało realistyczne, bo kto na rynku publicznym miałby takie zasoby, żeby pozwolić sobie na kupno tak drogich akcji. Ale przyjmijmy na potrzeby naszego przykładu, że to są prawdziwe dane. W drugim przypadku, czyli w przypadku spółki B, załóżmy, że firma wyemitowała 1 milion akcji. Czyli żeby sfinansować aktywa, wyemitowano milion akcji. Czyli jeżeli podzielimy 1 milion złotych aktywów przez 1 milion akcji, to wartość księgowa akcji wynosi dokładnie 1 zł. Jak widzicie, koszt akcji w tym przypadku wyniósł 100 tysięcy złotych, a w tym przypadku 1 zł za dokładnie takie same, przynajmniej pod względem struktury kapitału spółki. Załóżmy teraz, że jakiś doradca powiedział wam, że lepiej zainwestować w spółkę B, ponieważ koszt akcji czy cena akcji jest dużo mniejsza, bo wynosi tylko złotówkę, a nie 100 tysięcy złotych, znowu pod warunkiem, że macie taką złotówkę. Załóżmy też przez chwilę, że cena akcji na rynku naszej spółki A wynosi nie 100 tysięcy, a jej notowania wynoszą 50 tysięcy złotych. Załóżmy też, że spółka B rynkowo jest wyceniana dokładnie tak samo jak księgowo, czyli wartość akcji na rynku to 1 złotówka. Pamiętamy, że wartość aktywów jest dokładnie taka sama i wynosi 1 milion złotych. Nie zdarza się to często, ale znowu na nasze potrzeby ćwiczenia i przykładu przyjmiemy, że tak jest. Jeżeli mamy cenę akcji 50 tysięcy złotych, to spółka A rynkowo wyceniona jest na 0,5 miliona złotych. Natomiast spółka B jest wyceniana na rynkową na 1 milion złotych. To znaczy, że rynek wycenia spółkę A i jej aktywa o wartości 1 miliona złotych na faktyczną wartość równą 0,5 miliona złotych. Zdecydowanie poniżej wartości księgowej. I należy pamiętać, że obie te spółki, mając identyczne aktywa, generują takie samo ryzyko inwestycyjne. Jest to istotne, bo w przypadku pierwszej z rozważanych spółek płacimy 0,5 miliona za aktywa, czyli samochody, budynki itd., które są w teorii czy w wartości księgowej warte 1 milion złotych. W drugim przypadku płacę 1 milion złotych rynkowo za wartości, które są też na tyle wyceniane, jeżeli chodzi o wartości księgowe. Nie obchodzi mnie tak naprawdę, ile wynosi cena za akcję. Ważna jest wycena spółki, a co za tym idzie, również wycena aktywów. Ponieważ mogę się spodziewać, i znowu zakładając, że wierzymy wycenom księgowym, rynek wycenia daną spółkę na 0,5 miliona złotych, możemy oczekiwać, że jej wartość wzrośnie. Czyli jeżeli zainwestujemy w spółkę, której cena akcji wynosi 100 tysięcy złotych, możemy się spodziewać, że ten kurs wzrośnie, żeby dorównać wartościom księgowym. W drugim przypadku płacimy więcej za tą spółkę. Płacimy 1 zł za milionową część spółki, a w przypadku pierwszym 50 tysięcy za 1/10 spółki. I będziemy rozważali inne wskaźniki, ale jedno warto zapamiętać, że cena akcji nie niesie sama w sobie zbyt dużo informacji, na podstawie której możemy podjąć decyzję, czy dany walor jest interesujący z punktu widzenia inwestycji, czy nie. Może ona mieć znaczenie dla inwestorów instytucjonalnych, którzy niechętnie będą rozważali
kupno papierów wartościowych przedsiębiorstw poniżej określonej ceny. Rozważmy dwa poboczne przypadki. Załóżmy, że mamy znowu dwie spółki, której jedna notowana jest na poziomie 10 zł i jej kurs może ulec wahaniom o 1 grosz, czyli może spaść w jednym tiku do 9,99 zł albo wzrosnąć do 10 zł i 1 grosza. Załóżmy, że cena akcji drugiej spółki wynosi 5 groszy i ona może zmienić swoją cenę o grosz, spaść do 4 groszy bądź wzrosnąć do 6. W pierwszym przypadku, jeżeli zmiana nastąpi o ten 1 grosz, mówimy o zmianie wartości aż o 20%. W przypadku dużych inwestycji i dużego kapitału, no, może to spowodować dość spory dyskomfort, jeżeli przy jednym tiku nagle znika nasze 20% kapitału. W drugim przypadku mówimy o zmianie 0,1%. Stąd inwestorzy instytucjonalni raczej będą patrzyli na inwestycje w akcje powyżej pewnej kwoty. Dlatego czasem cena akcji może być potencjalnie przywoływana jako parametr w rozważaniu danej inwestycji, ale na pewno nie w kontekście porównywania dwóch spółek i wyznaczania, która z nich jest lepsza. Ale wróćmy do naszego przykładu. Na początku powiedzieliśmy, że akcja spółki A na giełdzie kosztuje 1 zł, w związku z czym, jeżeli mówimy o 10 akcjach, wówczas mówimy o kapitalizacji rynkowej na poziomie 10 zł. Co jest dość kuriozalną wartością, biorąc pod uwagę, że spółka ma aktywa o wartości 1 miliona złotych. Czyli inaczej mówiąc, na rynku, jeżeli byśmy chcieli kupić te wszystkie aktywa, czyli skupić wszystkie 10 akcji, musielibyśmy zapłacić 10 zł. W drugim przypadku z kolei cena akcji na rynku wynosi 10 zł. Jeżeli spółka wyemitowała 1 milion akcji, wówczas jej wartość na rynku wynosi 10 milionów złotych. Mówimy, że ta wartość i ta wartość to jest tak zwana kapitalizacja rynkowa, czyli mnożąc wartość akcji na rynku przez ilość akcji otrzymujemy informację, na ile dana spółka, na ile dane przedsiębiorstwo jest wycenione na rynku, czyli jest to informacja, ile nasze aktywa są warte na rynku. W przypadku pierwszej spółki te aktywa są warte tylko 10 zł, czyli inwestorzy nie wierzą w wycenę księgową na poziomie 1 miliona złotych. Z kolei w przypadku drugim mówimy o wartości rynkowej 10 milionów złotych, czyli w najczęstszym przypadku jest to przeszacowanie i tak zwany hura optymizm inwestorów, którzy twierdzą, że aktywa o wartości 1 miliona złotych faktycznie są warte 10 milionów. Zatem dzisiaj przedyskutowaliśmy to, jak należy postrzegać cenę akcji, że nie jest to jednoznaczny wskaźnik, który powinniśmy się posługiwać do decyzji o podjęciu danej inwestycji. I mówiliśmy o tym, co to jest kapitalizacja rynkowa, czyli inaczej mówiąc iloczyn ceny akcji danej spółki przez ilość akcji przez nią wyemitowanych. Do usłyszenia niedługo.